Tam gdzie byliśmy. Tak, chowali się w wieży. Centralnie tej, w tym młynie są rozwalone. Tam leżeli, tam gościu. Dobra, przyjął. Niech robią już. Później to sprawdzimy. Niech trochę więcej nazbierają. Bo byliśmy, to miał z 10 sztuk. Tam ci jak krążą nad tymi polami. Ta, na mnie będzie gadać. O tu, Simonku, za dużo latasz. Ty, a weź go zapytaj kiedy... Ty, zapytaj go na radio, kiedy tankował Helkę. No proszę cię, Simon. No zapytaj go. Nie, on jest szeryfem. Ale zapytaj go. No proszę cię, Simon. Tyle razy, kurde, ja ci bez psych, no zapytaj go. Nie ma psychy. No zapytaj go, nie bądź kurwa, nie bój się. Obsrany badaj. Obsrany jesteś? No zapytaj go! Nie ma psychy. Już tego nie przewidziałem. Simon, nie masz psychy! Miętki no, bolec! No dawaj, Simon, kurwa, no co ty? Nie ma chuja. No dlaczego, bo co? Ale jesteś, kurwa, boisz się, ja jebie. Dam ci 50 tysięcy, jak to zrobisz. Ja stówę. Oho. Ja 100 tysięcy ci dam. Kurwa, 150 tysięcy, dom sobie kupisz. Ja mam tylko 25, to mogę dać. Dawaj, dawaj, leci, dawaj! No Simon, kurwa, no jak... A dlaczego nie? No zapytaj, kiedy tankował. Ostatnio. Nie ma psy, nie masz psy. Stary, jak ty się boisz, kurwa, nie? A, chujnia. Kurde, porucznik. Simon Bolec, dowódca sertu, a boi się zapytać, kurde. Wiesz co? Nie spodziewałem się tego po tobie, że... Wiesz co? Masz 200 koła za free teraz. Za głupie pytanie, jestem stary. Jestem sprzedajną kurwą. Jak pewien ktoś na komendzie kiedyś. A coś się pali na Borysu. Oho, jedziemy. Kurde, 200 koła i co? I... Aj, dla marnych pieniędzy stracić karierę. Powinien się zapytać. Wiesz, Andrzej, co? Zapytasz się? Gdzie to? Gdzie ja taki kaprał też nie wiem, drugiej klasy, cały czas. O, coś tu, obsrany badem jakiś. Tak, gdzie to? Badylarzut. XD. Który on ma numer znaki? 200 tysięcy? Który on ma numer znaki? Tak. O kurwa. 202? 202 chyba, no. 291 do 202. Ponownie, jak tam stan paliwa? W normie. 10-4. Co? 100 tysięcy dla mnie, nie? Strzeź go? Normie. Jak odpowiedział ci? Ty babciągamy cały się dym. Chodź. Dzień dobry. To był Matrix, panowie. Tak. To mogę pomóc, no. Że? A jak się kolega nazywał? Kolega? Kurde, Andrzejku! Jak ty mi teraz zaimponowałeś? Co ty robisz?! Głupcze! Oko prosi o zezwolenie na lądowanie w Polsce. Zezwolenie na lądowanie! Ty SMS-a dostałeś. Oko prosi o pozwolenie na wylądowanie. Zezwalam. Ktoś mi napisał, że moja sunia jest na szpitalu, ty. No wie. Kinga? Ktoś się nazywał. Nie wiem, nie mam numeru zapisanego. Kinga? Nie wiem. Oscar Smith. Masz to dobra. Problem? Moment, jak on się nazywał? Oscar Smith? Oscar Smith. To był Matrix, tak? Andrzejku, naprawdę, teraz to mi zaimponowałeś, że Simon, że obsrany ma gaciory. Czysto, kurde, takie żartowliwe, a Simon... Pana komisarza trzeba dbać, ja tutaj, nie no, widzicie, to dokładnie, nie ja zapłacę ci, kurde, Simon. Powiedziałem, że 100 tysięcy, kurde, będzie, to będzie, wsiadaj. Ja to myślę chyba awansik leci, panie sierżancie, co? No sierżancik! I medal! Za odwagę. Co tam, stracił pan coś? Godność.
Stracił pan coś? Ty, jakie ma sombrero? Bliżej. Kargo cały stracił. A czego? Ile tam miałeś oleju? Ja miałem tam 30 oleju i 2 diamenciki. Wsiadaj. Pojedziemy do banku. Bierz spadochron. Dobra, lecimy. Ale ja nie umiem latać. Nie musisz. Trzymaj się mocno tej ramy i szeryfa. Złap mnie za nogę. Złap go za nogę. Tylko nie wyciągaj broni. Wylądował od razu, nie mogę. Serwis helki robi. Jezu, to pierwszy taki mój lot, ale... Ty, bo pan czapkę zwieje. Zaraz mi to zwieje. Co? Co? Iwan! No weź, że powiedziałem ci coś, że masz te komunikaty trochę wolniej powiedzieć, nie? Niechcąco mi się usiadłem na radio, jak wsiadałem do radio. Przyjął. Usiadłem na radio, jak wsiadłem do radio? Naprzód. Trochę się przytułem, bo nawi już. Andrzejek. Romulus jedzie z tym? Stara miłość rdzewie. Robimy im trochę drachy? Pa, 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 jadą. A jak jebniemy? Tak, normalnie. Gleby! Co za świr tam pilotuje? Panie, ile, to, ile tam, po ile sztuka oleju? No, znaczy po 500 to nachodzi. Ale coś słyszałem, że ponoć jest jakaś cena podwojona tam u sprzedawcy. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. W banku potrojona jest poszła. Dobra, dawaj, wysiadam. A w sumie to chuj. Jeden wdał czysto. I tak już ambo nie ma. Za który mam iść? Aha, za tamtą chyba. Dzień dobry. A mam pytanie, a to prawda, czekaj, to że miałeś 30, cena jest podwojona? 40, dobra, to 40 tysięcy, tak? Dla ciebie będzie. No tak, za to wszystko by tyle wyszło. Trzymaj. Dziękuję bardzo. Andrzej! Jest tak? Z nami Marian, jest z nami Simon. Nie ma z nami Zbyszka. Gdzie jest kurwa Zbyszek? Na Majorce. Ale nie powiesz, że kurde byś. Dziękować. Próba szczęścia się na policjacie, da się ukradać. No to by było. Ja wiem, dlaczego ktoś to wprowadził. Ty. AMX zwrócił. Andrzej. Co mi wziął? Co się dzieje? Oddałeś AMX-a z powrotem? Kto? Ty. Nie? Nie, ja nie wiem. Wrócił. Ja wziąłem panu komisariatowi. To nie wiem. To któryś z was zajebał? Nie odpowiem na to pytanie. Panu komisariatowi. Komis tak mu nie mówi, czy coś. O, Chloe coś chciał powiedzieć. Następna. Chloe Meo. Patrzcie, 70 typa i elegancko chodzi, nie? Ale już... Co? Szpital, szpital, to 0. 2, 2, 4, 5, 6. Napastnik jest zamknięty w pomieszczeniu operacyjnym. Zgłoś, zgłoś, zgłoś. Ser 10-5. Ser 10-5.
po operacji napierdano? Jak to jakiś kurwa chyba Rambo jest. Tak, już po nim. Co jest? Ja myślę, dobra, że trzeba zgon tam wypisać. Opanowane? Nie dało się? Tak, pan co się stało? A zaczął do mnie strzelać, wiesz? Tak? Nie, tak. Ale no to medycy, pomagać mu szybko, nie? Panie, bandażuj go pan, no. To przecież jestem na sali, no jak to tak? Kurwa, wychodzimy, niech oni go operują. Powiedziałem dawać trójki, ale... Operujcie go. Kurde no. Jak nie chcą medycy, żeby poszli. Dlaczego broni nie wzięli się? To nie ważne. Się Bruno nim zajmował, my się zajmujemy tym. Kurwa, Bruno! Opanowany? Gdzie on jest? Gdzie jest Bruno? Wyskoczy, nie? Czego żeś mu broni nie wziął? Panie medyku. Medyka z Ogorowskoś powiedział, że nie ma broni. No, kurwa, kogo ty się pytasz? Medyka czy co? Nie ma co zbierać. No nie. Pana. Minusa dostajesz. Numer znaki. 262. Ale już mówię panu, że już możecie go brać. Dzień dobry. Dobry. Pogadać, pana 262. O kurde. Jest numer znaki minusa mu. Za to? Za... Panie czarny, pan. Za już nie przeszukanie go przed tą. Dobra. Przez 262. Ten. Nie zabrał mu po prostu. A czym ty jeździsz? Ty tym przyjechałeś? Nie, z Fredykiem przyjechałem. A no już myślałem. A bym miał przejebane, jakbyś wyciągnął tego Suburbana. Już tachoły się dobrałem, to do tego się nie dobiorę. Słuchaj. Jak ty wyglądasz? O. Przerw mi tak kazał, bo kazero był. Na szybkość się bierałem. Co jest? Gdzie jest Joka? To tu obok. To tu jestem. Czapkę kurwa do tego czarną, a nie gdzie ty. Jak to wygląda, powiedz mi, co to jest? Fajna bluza. Co? Jaka czapka? Nie do ciebie, do niego. Czapka czarna. Nie mogę jej zdać tym założyć, stary. Jak ty kurwa wyglądasz? 10-9? Pozdejmuję. Ściągaj to. Nie wziąłem, to nawet nie pasuje do munduru, jest. To jest kurwa, to poszanowanie trochę dla munduru, nie? Co ty, żeś kurtkę ubrał, kamizelkę i do tego jakąś. No nie wiem. Dobra. Jak opanowane, to lecimy. Mariano, coś mam. 2 Droga, powiem. No to. Gabriel Zioma, że tutaj. Przepraszam, da mi pan może plasterka. Co? Daj mi pan może plasterka. Ale kalafior ty. Wpisać, że minus od szeryfa, czy... No, wpisz ode mnie. Tam dzięki. Dobra, opanowane. 201 kod, 4 dla kodu 0. Jedna osoba postrzelona. Nie przeżyła. Nie odebranie broni przez jednego z funkcjonariusza prowadzący. Wpisany minus. Kod 4 dla nas też. Lecimy w powietrze, jak coś zgłaszajcie bez odbioru. No to nie ma plasterka. A to jest zaspycie? Od 6 do startu przed FW1. Nie. Co? Gdzie? Czy marihuany trzeba suszyć? Marihuany? Silnik... Kurwa! Dobra, dzięki, że mi powiedziałeś. Silnik! Trzeba chyba jara się po lewej. Jednostka wedle się medyków na 10-20 przed elfą jest. Gdzie? Przed elfą jest, jest wiara. Auta się zdarzyły. Czasami mi się wyłączy, no. A dobry Rambo, dobry Rambo, tutaj po operacji szczero jeszcze. No ładnie was zostawiłem, co? Elegancko żeś tam wyszli. To jest szybki wjazd, kurde, ten Hamilton przyda się, no. Ja to myślę zielone dla Helki. Na pewno. To nie ten kład znowu zjebany? Dobrze, niech się pali. To nie jest ten gościu w różowym? To na pewno jest on. Z dywanem chyba jeździł, nie? Tak. Na ścianę. Patrz. O, będzie koniec dzwon. Patrz. Ach, kurde, szkoda, że to tak szybko hamuje, ale to jakby nie ten, to... Ja bym jeszcze gazu dodał. Trzeba coś z tymi gazami wytycznych, może jak są cywile, to nie możemy ich rzucać, bo... On się pultali dzisiaj. Nie możemy ich narażać też tam, bo... Gaz jest dosyć mocno toksyczny, więc...
Za więcej? Więc? No, ale wiesz, no oni niczemu winien na komendzie. Nie chciałbyś dostać z gazu, nie? Jakbyś stał i nagle dostajesz z gazu. Wiesz, no, w ostateczności, nie? Ale ty, kurwa, tam nie jest ten dywan? A gdzie on jest? A to jest różowy on, i dywan. Kurwa, różowy i dywan na stacji, zatrzymaliście ich? Tam kolejny kółko strzelę. No kurwa, no to żart jest. Dobra, zatrzymujemy. A wylądy na dachu stacji będą. Ty kalesz, stój. Nie odjeżdżaj, nie odjeżdżaj! Oddaj ostrzegawcze w powietrze. Dawaj, dawaj, lecimy. Dobra, czerwone na niego. Kurwa, gleba! Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! Dobra. Gleba, wszyscy gleba, kurwa! 3 sekundy na glebę, policja! Podjadł tam. Dawaj, opony. Oddajesz ostrzegawcze? Tak, Jimmy tak. Kumpel Loriana, dzięki za suba. Witam cię, wajski gleba, kurwa! Serdecznie, gleba, czy ciebie jeszcze raz wielki dzięki suba. Jimmy. Dobra. Powiedz, jak widzisz go, żeby strzelić. Widzę ci się też zrobię. On zakręcił tutaj na blisko. No wiem, wiem. Wyżej? Czy dobrze? Nie, dobrze jest, dobrze. Kurwa, skręca tego motoru. Jest pod? Czy za? Mhm, za chyba. Ja jest wysiedli. To się pisać. No wie, reagujcie, on się wysadzi. Stój! Co ryżowy, stój! Pan ręce. Ręce na głowę, ręce. Lepiej ściuchami jest, mówię. Wie pan, ręce na głowę. Się. Pan wstajesz, ręce na głowę zakładasz. Odchodzę. Ja chcę żyć. Ręce na się wysadzą. Mogą się wysadzić. Ręce na głowę. Macie tego z różowym? 10-2 za skotę. Dobra, bierzemy go, wpierdalajcie na komendę. Lecimy z nim. Z kolegą zostawiamy? Kład odholuj. Dobra, dawać pod kiestę. Z sklepem będę. No kocisz się. Kocisz się, wiesz, jak to robić. Dobra, gościu. Siadasz do tyłu. Siadasz do helikoptera. Pakuj go! Właź, kurde, gościu. Dobra, lecimy! Dobra, dobra. Pan sobie mózg odświeży. Nie się przychodzi na mnie. 201, mamy zatrzymanego różowy kapelusz składa. Dobrze, proszę pana, ma pan prawo zdać milczenie, w specy pan połowie zostanie wykorzystane przeciwko panu, ma pan prawo do adwokata i do wykonania innego. Korzysta pan z telefonu do adwokata? Nie. Obecność lubinnego funkcjonariusza. No, to lecimy na więzienie. Zna pan powód zatrzymania? No nie. Proszę pana, cały czas prowokuje pan, stwarza pan realne zagrożenie. Wielokrotnie pan już dzisiaj spowodował wypadek tym układem. Ucieka pan przed szeryfami, nie wykonuje pan naszych poleceń. Prowokuje pan nas. Dlaczego pan to robi? To ja? No, że ty. No nie. To nie, no to ja tak i tyle. Na komendzie zaraz ci wszystko powiemy. Jak nie umiesz normalnie gadać. Pajacu jebany. Kurwa, cały dzień jeździsz tym kładem zjebanym. Po kiego chuja, powiedz. Słyszysz, kurwa, co mówię?
Czy nie? No jeżdżę, no. No i co? Nie wiem, to jest. Nie masz co robić, kurwa? Roboty nie masz? Robotę no se znajdź, kurwa. Jedź, idź autobusem jeździ. Jak tak ci do tej motoryzacji. Wypierdalaj z helikoptera i lecimy na dół. Coś, kurwa, myślisz, że się przebierzesz, to co? Status 10, 201. A ja tutaj. Idziemy na dół. Chwilę nie będziesz nic widział. Ty gdzieś wziąłeś te górki? Dobra, numer znak 201, departament szeryfa, dokument pański, gdzie znajdę? No, w plecaku. Dobra, przeszukam cię. Ja słyszę, że jesteś na terenie komendy. Dobra. Twórzowy kapelusz, a ręce... weź... odśwież mózg sobie. Zgłaszam. Medyk mi przekazał, że... nie mogę. Telefon. Podnieś telefon. Dzwonisz do tego adwokata, czy nie? No nie. Dobra. Powód zatrzymania znamy? Z czymś się nie zgadzasz? No, zgadzam się chyba. No to super. Wpierdalam ci odebrane prawo jazdy na 30 dni. Na twoje popisy. Nakłada i na wszystko, rozumiesz? Diego Gonzalez, tak? No, chyba tak, no. Chyba, czy ja potrzebuję wiedzieć? No tak, no. Okej. Okay. Panne słoneczko. Tak, będziesz miał czas, żeby sobie pozwolić. Powiedz, że wypisuję. No, wypisuję aktualnie artykuły. Dobra, tam co? Chcę pisać do dzika? Gdzie on jest? Gdzie pojawali? Napisałeś? No, no nie, byłem, chciałem z nim pogadać i nie... Nie było. Dobra, idziemy na 60-niaka. Idź, pierwszy. Byłem w poczekalni, zapukałem, ale nie otworzono, idź. To nie wiem, pewnie drzemkę miał czy coś. To wiesz, nie dobijałem się. Pamiętaj, masz miesiąc odebranych uprawnień. Jak cię zobaczę, to za każdym razem będziesz lądował na więzieniu, rozumiesz? Masz zakaz poruszania się pojazdami. Rowerem czymkolwiek, na pieszo, taksówka, autobusy są. Idź. Podaj na dół. Możesz sobie biegać, jogging jakiś uprawiać. Dobra, truchtarz. Zapraszam. Truchtarz. Truchtarz głuchy jest. Tu. No co ty kurwa robisz? Chcesz drugiego minusa? No nie, no przepraszam. No to co ty mi przed... mnie uderzyłeś w głowy? Bruno! Pijany jesteś czy co? Nie, nie jestem. No to... co ty, nie odebrałeś mu broni, zamykasz mi szlaban? No medyk mi zabronił zabierać mu broń. Medyk ci zabronił? Tak, przeszukiwać go, bo był ranny, kazał mi go rozdać. Nie przeszukiwać, on ma ci dobrowolnie oddać broń, dobrowolnie. To powiedział, że jej nie ma. Jak nie ma? Powiedział mi, że jej nie ma. No to każesz mu plecak wyrzucić. Dobrowolnie, nie przeszukujesz go, tylko dobrowolnie, tak? Mhm. W związku z tym, że właśnie do takiej sytuacji doszło. Dobrowolnie ma wyrzucić ci ten. Jak nie, to wzywaj 10-13 albo wołaj na radio, okej? Okay? 10-4.
Jedźcie sobie to hunt. Dobra, cwaniaczku. Pozdrowienia, pozdrów kolegów. 60 miesięcy w 90, tak? Dobra, miłe ciotki, chce pan coś jeszcze dodać? Nie zdążyłeś, idziemy. Chyba tutaj ten szlabanik zamknij. Halo, halo. Avenus papa. Avenus, awe ja. Czekajcie, coś obejrzę, bo dostałem jakiegoś fajnego chyba klipa. Jakie klipa? Właśnie chcę zobaczyć. Poka, poka, poka. Chcecie? Tak, normalnie. Prześlij dalej. Ale mnie to nie interesuje, Hudson. Ostatni raz słyszę muzykę tak głośno w radiowozie. A ci sobie mówię? Nie. Jest kod 0. A za to przedrzeźnianie to masz kurwa nagane, gnoju. Rozumiesz? Ale mnie to nie interesuje, Hudson. Ostatni raz słyszę muzykę. No z panem komisarzem to nie ma co, nie? Mi się wydaje, że on jest podkurwiony za tą helkę, co mu powiedziałeś. A gdzie na początku coś gana? Nie, na końcu. Ale ja przecież a za to przedrzeźnianie to masz kurwa nagane gnoju. Jakbym się skończyła benzyna. Masz kurwa nagane gnoju. Masz kurwa nagane gnoju. Ale się wkurwił. O jas. Komisarza lepiej nie wkurwiać, bo... Oni siedzą tam na komendzie, widzę, dyskutują. Chciałem posłuchać. Tak. A, wy Gusta cię woły. Zgłaszam. Ten pan z Mercedesa został wysłany, prokurator czeka na nagranie całej akcji. A od świadka? Znaczy się on od siebie wyśle nagranie, które tam poprosił prokurator. Ze swojej perspektywy. Przyjął. Bardzo dobrze, dziękuję za przeprowadzenie śledztwa. Detektyw Rogacz. Tylko cicho. Ląduj na dachu, będzie pacuje. Na rogu tam. No i szeryf jest nawet. Szeryfa też się można zapytać w sumie. Jest? Gdzie ty jest? No, przyjechał, przyleciał chyba. Halo, 201, chodź na dół. Chodź na dół. A, normalnie. Idę. Chodź, bo tu trzeba coś wyjaśnić, ty.
No mu. Jest problem, bo dostał degradację. Ewan. Tak? Ty to zatwierdzałeś? No, dawno temu, nie? Z tydzień temu, półtora tygodnia temu. No, ale to było łącznie z tym... To było tak. Za raport Gustawa na niego. I do tego doszła mu jeszcze rozprawa sądowa. Bo mnie nie było wtedy, bo to bo on miał rozprawę 9, 10 wyjechałem tak dalej. No, no on był zawieszony, odwiesiłem go wcześniej. A, no jest, faktycznie, bo tam to było pisane 11, widzę tutaj w dokumentach. Degradacja z koprala na senior deputy, nie? Ja wtedy nie było akurat, to pytam. Za to co jest, bo nie było opisane tego. No jasne, w porządeczku. A no to fantastycznie, nie? Dobra. Czyli się wyjaśniło, tak? No, chyba tak, no. Mówię, no my nie było. A co się dzieje? Co tu chłopaki siedzą? No mieliśmy taką sytuację niemiłą. Tu je, na kod 0 Ewan jechał. Muzykę puszczała, tutaj Andrzejek się zachował niestosownie. Andrzejek, co to się dzieje? Do pana porucznika tutaj, szeryfa. A, nieporozumienie wyszło. Przeprosiłeś? Ale przeprosiłem, tak. Andrzejek przeprosił, mam nadzieję, że ma się zachować w porządku, bo widzę, że się za dobrze. To co, bez nagany? Rozkreślę mu, przeprosił ładnie, to mu skreślę. Fajnie, czy... U Zbigniewa by tak nie było, Andrzej, wiesz o tym. Na Zbigniewa. No, to 10 pompek, pan Andrzejek, zrób. Dla pana Zbigniewa, tak? Co tak, za pana Zbigniewa, zrób. A, to jestem tolerancyjny z tego powodu, że rzadko ostatnio wchodzę na służby, ale no naprawdę, nie? To dawaj, z Zbyszka. To jest, 10 odrób, żeby Zbyszek wiedział, że zawsze nad nim czuwasz. To dla Zbysia. Zawsze w serduszku go masz. Tak, dokładnie. Zbigniew musi wrócić chyba. No. Chciałbyś? No, jak? Tak szczerze, co? Tak. Ale fajnie by było, nie? Na asystenta, jest takie stanowisko. No idealnie dla Zbysia. No, asystentka. To... Pomodlić się. Gleba, kurwa, Gleba! Kurde, artysta jestem! Dzięki za suba! Witam cię, wszystkiego pana! Serdecznie Gleba, proszę ciebie, jeszcze raz wielki dzięki suba. Gleba, wszyscy Gleba, kurwa! Tak, tak, tam zdjęcia Zbigniewa. Oj, czuję, że... żeby było. Wiesz co, komisarz, wiesz co, mnie to dziwi, patrz. Jest normalnie, elegancko. 100 osób, chuj, nie da się. 70 i już się da. Przecież to duża różnica nie jest. No nie jest, ale czym to jest spowodowane? No ja nie wiem, patrz, jest 70, my lecimy, fruwamy. Robimy sytuację, klateczki, oko, super są krople. Co pod tym bankiem byliśmy Freedom, a jest 30 więcej i nagle jest chuj w dupę strzelił bober. I kurde, tu pole wspada i rozpierdala się. To jest dziwne, to powinno być jakoś, nie wiem, też jest wina, że to po jakimś po prostu poziomie to już jest granica chyba, kurde, bo... Bo teraz i nawet na granicy nie jesteśmy, bo już normalnie się trzymać. Ty. No to co, ja idę, nie? Jak już wszystko. No tak. Good. To fajnie, że wyjaśniliście sobie. Ty to uważaj, Ewan, bo już byłeś zawieszony przez... Jakieś bronie wiszą w ogóle w suficie. Ciekawe co to. Żebyś uważał, nie? Dobrze, dobrze. Czy jakaś tam rozprawa będzie na ciebie i tutaj będą wnosić pewnie o wydalenie ciebie bez tej możliwości powrotu czy coś. Rozprawa? Bo szczerze mówiąc to chyba, nie no, mówię ogólnie, nie? Bo chyba w sumie nie było jeszcze szeryfa, żeby ale Iwan to, Iwan to jest kurde taki, ja ten wiem, prymus, wyjątkowy. Ale zadujesz. Wyjątkowy, ale tu Romulas też. A i tak ich szanuję. Tak, chciałbym, żebyś Romulas, ty jesteś spokojniejszy, ale żebyś ty, Iwan, troszkę spokojniejszy był, żebyś może popiął się trochę po ten awans, co? Jestem bardzo spokojny. Bo żebym ja mógł jeszcze czegoś degradować. Bo wiesz, jeszcze degrady już nie będzie do czego już wylot. No Iwan, taka prawda, musisz troszkę, wiesz, powstrzymać. No ja rozumiem, że jesteś taki i taki, ale to, żeby być taki i taki, to trzeba jednak troszkę napracować, żeby później móc coś sobie pozwolić, nie? Rozumiem, panie szeryfie. Zaczynamy to już robić. Aktywność i te badania robić. No, badania robić, bo idę. Ja zaraz wezmę i zawieszę tych, którzy są bez badań, czyli to dobra. Jest... Idę. Def, Maja i Rudolf, nie? No, ja idę. Ja ich za...
wiesz, cześć. 7, nie? Cześć. No dobra, to niech sobie zrobią. Do czasu zrobienia nowych badań, no. Broń, wieżowy z Black Side. 201, jednostka David, 10-5. Jakieś na cywil. Który wieżowiec, ten obok? Ten obok komendy. Będziemy za 2 minuty na górze. Znam się, Mr. Fitfus. Stary biały Ford Crown Victoria, jakieś zielone osoby w auto, maska predatora. Osoby biegały z bronią. Jedna osoba podnosiła ręce za głowę, jakiś tam wypadek. U góry czy na dole? Na dole, pod wieżowcem. Odjechali, czy są ci tutaj? To ci to są, podejdź tam, już też jadę. Ci dzisiaj. Nie szeptaj. Się minusy posypały. Na święta. O kurde. Gdzie? No i po budyneczku. Co była helka? Nie ma helki. O, prawdopodobnie nasi nie przytomni. Kurde, no trzeba się szkolić, powiem tak, w terenie. Trzeba się szkolić w terenie i czasami dojdzie do... Ale jebutło, ale jebutło. Kiedy masz dużo wypłaty i za bardzo ci się śpieszy. Błąd za 202. O kurwa, ty Piotrek, ktoś zdążył origami poskładać? Nie obrażę. Ale się ładnie pajczy. Ty, to chyba nie byli szeryfi. To byli nielegalni handlarze origami. Bo spadli od razu origami leży jakieś karteczki takie. Jeden padł do mnie helka się pali. Medyków nie ma, także... Srom? No to biedni. Orzeł wylądował. Jak pyta! Ty, Dawidek, ale jebo ładnie, aż cię zwiotło. Jak to odszkodowanie? Pytam mnie, tego. Pytam. Dobry, witam, witam. Macie państwo może bandażyk? Mnie to nie interesuje. Ja chcę odszkodowanie. Pan tutaj tak? Mnie to nie interesuje. Kurde, coraz więcej was jest. Pamiętajcie, żeby followować. Powiedzcie mi... Nie ma pan? Kurde, jakie to jest, powiem wam. My coraz to większe robimy te. Coraz więcej widzów jest. Jak to jest, kochani, co? Skąd wy się bierzecie? Z głównej strony Twitcha? Czy z YouTube'a? Powiedzcie, skąd wy przychodzicie na przykład i mnie znajdujecie? O, wieżowiec stanął. Bo jest dużo nowych twarzy, dużo dzisiaj nowych osób. No dzisiaj mamy średnią to 1100-1200 osób, nie? To dobrze. Weź to wykle, bo nie ma naprawdę. Podchodzi pan za blisko. Ajczył się, no debil. Ten, ogr jest. Za kłopotę trzeba płacić. Ciekawe jak smakuje ogr. On warstwy ma. Proszę pana, Gleba, kurwa, Gleba! Ale spamujecie. Netto, dzięki za suba! No, witam cię, Wyski, ratora! Serdecznie, Gleba, trzy na ciebie i coraz więcej jak suba. 3 sekundy na Glebę, policja! Ale będzie zaraz. Kolega, ją spotkałem pod Kiestą. Kogo? Powiedział, że jedzie na służbę. Ta, 2000, nigdy tyle. Ty patrzcie, coraz bardziej się ten ogień pojeni. Nie no, powiem... Coraz więcej myślicie. Wątpię, że nam się uda tak 2000 tak od buta, żeby kiedyś było. Jest coraz więcej, ale wiecie to. Nie wiem. Może się kiedyś uda, ale. A do ryżu. Masz okno w pokoju? Chińczyki naprawiły. Do ryżu. Rybki, rybki.
będziemy, kurde, będziemy działać, no, będziemy działać. Połączyk maklera 20 cm. Maklera? Maklera. Pokaż maklera nowy panel admina. Dobra. Nie makrela? Muszę go. Nie, jestem maklerem. Zboostować, dobra. Pokażę wam nowy panel admina. A gdzie on jest? Panel gracza, tak? Nie, panel gracza i co dalej? Bo się pochowali. To są i co dalej? Origami. Origami jest trzy. Weź daj linka, Adam. Weź ten. Dobrze. Posadził ten wieżowiec, żeby rósł. Na ACP? Na ACP. No. Puńczyk się rzutki, chce pan puńczyka? Gdzie to jest? Ile? Ale tam... $10 i pana. Panel administratora. Stronni cywile też są rani? Tak, tak, ten o... Ogniś się spalił. Ogniś mi samochód się zepsuł. Czekam na odszkodowanie. $10 i pana rzutka się rzutka. A jad by się przydał. Jeszcze przed chwilą pływała, Niemiec płakał jak ubijał. Dobra, i pan, gdzie to jest? Panu może chce kupić rybkę. A jeszcze przed chwilą pływałem. A ja gdzie to akurat mamy tu dwie sztuki? To wiesz, to szybko leci. 236 to zaraz. Pisuj tam trochę. Nie no. Jak zobaczył. Jak brudna, proszę pana. Jak pływa w wodzie, to się ubrudziła. Co pan chcesz? Mogę wypolerować, jak pan sobie życzy. Gdzie to jest, Adam? Rybki trochę. To ile miesięcy? 999 czas na rozprawę. Proszę pana, kupuje pan to czy nie kupuje? W tej chwili mamy wypadek. Nie ma problemu. No, przetrzymujemy go, ale jedzie tak chyba jakiś. Na przyszłość. Nie będę ślepy, już jedzie. Ej pan, ty gdzie to jest, Adam? No to jak będzie wolna jednostka, no to musisz zgłosić wtedy. Panel administracyjny? 4. Pan jedzie na około. Co tam? Mam jeszcze lepszego jezera, zaraz. Przegląd. Przegląd. Nie, to nie to. Czy to? System forum. Rejestracja. 19 marca było 89 rejestracji. 26 77 rejestracji. Dzisiaj było już 14 rejestracji nowych kont. Procesy działające w tle. Nie no, jak to się robi? Za którą stronę? Do waszej rekrutacji się 5 do tego przewozu. Aplikacja. Skoro pan szeryf stoi tam, osel admin. To ja będę stał tu. Jestem za barierką. To gdzie to się wciska? Wyłącz. No i kurde, no wszystko tutaj? Jasne. A rybkę mogę tylko wziąć? Masz tam takie ikony serwera. Trzy dyski twarde jakby. Radek, no jest. Chodź. A, gracze, chodź, pojazdy. No przecież już idę. Tylko IP, żeby tu nie było. Pojazdy. Czekaj, sprawdzę, czy to są te. Nie widać tego po panu. Admin. Rybkę pan kupi. Rybki, serwer, rybki, rybki. Zgodnie. Może pan kupić. Nie, tu nie ma adresu żadnych. Można pokazać. Paść, taś rybki, tanie rybki świeże, jeszcze przed chwilą pływały. Patrzcie, kogo wpisujemy. Kapitańskie rybki. W tego. Ryba poleca. A nie wiem, czy tak mogę wpisać, bo jak wpiszę to rybki, świeże rybki. Tutaj chyba, że... Pana, niech pan popatrzy jej w oczy. Czy pan myśli, że ona chciała umierać, żeby teraz nikt jej nie wziął? 22 tysiące. Nie, ona chce zostać jakoś wykorzystana sensownie. Czekajcie, żeby adresu nie było. Edytuj. O, Adam, nie działa coś. Nie wiem, może pan. Chcesz, kurde, powiedzieć mi, że wszystko działa, kiedy wchodzę w edytuj, nie działa. Co są ci jakiś medyk? Nie ma nikogo. Jimmy. Ktoś w pana rodzinie był rybą? O kurde. Nie, nie ma IP, dobra. Dobra, nie, to wpisałem. Nie się pan dobrze. Myślałem już, że pokażę IP Jimmy. No to nie to będzie Jimmy'ego. Iwan Hudson. Krzaku. W sumie to chyba lisko leciało, no. Ale to tam pan też się obraził, Fredia. Gotówka 85 tysięcy. A ten pan mi pokazał fakera. Czy to jest dobre zachowanie dla osoby, która jest w Departamencie Sprawiedliwości? Uwem Osas, Juren. Nie mam zamiaru, 155 tysięcy. To znaczy czasem, ale... Kurde. A... Nie, żeby tak... Wiesz, plan był dobry. Serio? To ja nie wiem. Co? Dobrze. Ja nie wiem. Czy wie pan, kim ja jestem? Powiedzmy. Ty, a jakby tak sprawdzić, kto jest najbogatszy? Patrzcie, jakiś gościu ma 0 dolarów.
0,50. Nie, to... No but! Gleba, dzięki za suba! Witam cię z kimś oporem! Serdeczko wasze siły, jeszcze raz wielki dzięki suba. Proszę mi oddać moje miasto. Łukasz Łukowy, 3000. Skitro. To jest najbogatszy. Typiczny. Tylko 500 tysięcy? Najbogatsza osoba ma? Fernando Alfonso. 330. Ryba. Wypłacił sobie z... A to gnój. Wypłacił sobie z tego. Patrzcie. Wypłacił sobie z konta firmowego. Ja mam 350. FK ma 360. Jakub Brudzy 350. Piotr Kłaj 270, Pablo Dimitrów 270, gość kurde Kowski. Kolski. Kurde. Gdzie? Halo. A czekajcie. Kto ma taki dowód? Pytam się. Kto ma taki dowód? Sklepy firmowe? Kto ma taki dowód? Mnie źle wypisali. Salony. Kto ma taki dowód? Proszę pana, no tak mi wpisali, mówię Dawid Kołodzie, a oni mi staw. Zgłaszam się do urzędu. Patrzcie, ilość aut, ile kosztują. Możecie sobie zrobić zdjęcie i wiedzieć, ile kosztują. Zaraz w domku mnie pogadamy. Patrzcie, 4 Capri. Dlaczego, proszę pana? Dump truck, 3 sztuki. Zostały. To ja padłem. Kazanko. Skuter, 5005 sztuk. 4 sztuki Capri, Sierra 17. Będzie kazane. A jak tam? Cargo już wyprzedany cały. Dobrze, będzie zgłaszany. Dobra. Będzie zgłaszany. Powietrzne wądę lodowe. Patrzcie, jak fajnie można ten. HWDP? Dobra. A logi? Ja? O. Zgodny? A pan uczy się w ogóle czytać, czy tak? Pojazdy. Gimnazjum nawet pan nie skończył. Jest tu gdzieś pan logi? Zgodny, admin. Logi. Oczywiście, już idę. Dobra, zabezpieczmy, bo zabezpieczcie barierkami tą helikopter. Nie ma nic. Dobra. Kurde. Chłopaki z HWP niech zabezpieczą tutaj wokół ładnie. Dobra, niech mnie ktoś podniesie. To nie to jest źródło. Który? Nie macie, z nikim nie jesteś? No nie. No jest parę takich tragicznych, więc nie. Zale. Jak? To Bruno i Gustaw zabezpieczcie ten helikopter. Napiszę George'a, żeby mnie podniósł. Chwila, bo tu muszę sprawdzić. Zabezpieczcie wrak helikoptera i się zbijamy. No zabezpieczyłem już tam to. Co... Oczekiwania, fizyka w armii, rzeczywistość. Patrzcie, oczekiwania, fizyka w armii, rzeczywistość. Ja wiem. Gościu, gościu, sypie. Nie mogę z was, jesteście kurde. Walczyłem z niedźwiedziem. Panowie, bo generalnie przykieście były jakieś strzały i tam jest jedna osoba. Czułem taką poważną walkę, jak byłem poza granicą Ameryki. Walka z niedźwiedziem. Trochę pana pobrał. W Bieszczadach. Kurde. Good. W proch się obrócisz, z prochu powstałeś. No. W proch się obrócisz. W prochu powstałeś? Czemu jestem? No. Chujem, byłeś chujem, jesteś. Ty, Helka mówi. Helka do nas rozmawia. Do mojego słownictwa. Helka do nas rozmawia. Ej, zombie. Gąsień, o. Zombie. Gadająca Helka. Dobra, muszę was wszystkich zabić, za dużo widzieliście. Kurwa, spierdalam. Zakładam. Czekajcie, pomogę reszcie. Nic nie mówię. Nic nie mówisz na radiu, nic ale nie mówię. Ale brega się ładnie. Nic nie mówię na radiu. Leci go Frodo Exorcisty. A Szrek leży. Nic nie mówię na radiu. Ary, ja nie wiem, czy to ogarnę. Drugi zombie jest. Czekaj! Pytało go! Ja pierdolę, Andrzej!
Andrzej, ty powiedz, ty jesteś w takim bloczku, czy w domku jakimś? Co, Andrzej? Co? Ty w bloku, czy w domku jakimś? Kurwa. A czasami jak schodzisz, to się pytają, co robisz? Nie, ale dziwnie się na niej patrzy. Śmieci wyrzuca. Widać w stanie zadowalający. Andrzejek. Tak? Jak tam stan paliwa? Znakomicie. Mi się wydaje, że to przez to komisarz tak się zdenerwował na Romulasa, bo po panu ciśnienie podskoczyło. Ale panie komisarzu, pan się nie... Olej. Ja o pana tutaj zdrowie dbam, żeby nie było, że się później... Bo wie pan komisarz, jak to było? Ale pan komisarz mnie posłucha, bo było coś takiego. Bo Simon mówi do Andrzeja, że da mu 100 koła, jak się zapyta o stan paliwa komisarza. Andrzej mówi, nie, no nie będzie tak robił. I Simon go tak przekupił, że wiesz, Simon sam nie chciał powiedzieć, a powiedział, żeby Andrzejek zrobił. No i Andrzejek zrobił, no. To Andrzejek tutaj widzę. Ma jaja. No, nie to, nie to co pan. Simon porucznik. Gdzie jest pan Simon porucznik? Idzie, idzie. No, no mówię, tak właśnie lecieliśmy i ten, i siup. I zawiał halny, tak? Tak, tak, tak. No, witam porucznika. Dobry wieczór. No cześć, jest tak. Okrągły stół. Wyciągaj miecz. Kurde, Adam, ile nad tym siedziałeś, co? Pan komisarz nie wpisuje nic. Tam Shrek potrzebuje pomocy jeszcze. Nie, coś ogarniam, bo ty jakiś... Jeszcze szereg, jak się nazywa? Szrekka to jest trochę. Jak się nazywa? Dobre pytanie. Szreku, Szreku, podejdź do Szreka. O, wyjdź pan. Oj, tego. Jeszcze mu zajebiał pieniądze. Panie, super. Tak, panie, super. Panie, gościu, dowodem, chodź. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. No co ty robisz, gościu? No odsuń się od tego. Dobra, złodziejaszku, chodź, dawaj te pieniądze, dawaj je. Dawaj je. Jakie? Dawaj ten hajs, co ukradłeś. Jaki hajs? Weź mu zabierz trochę. Ale mógł tak zrobić. Ale dostał starczy, ty. Tak, wiesz. O. Chodź, chodź ty, gościu. Uciekał, już uciekał. Pokaż temu panu, pokaż temu panu swój dowód, nie? Któremu panu? Temu panu tutaj z sercu. Pokaż mu dowód. Pokażę dowód. To Szrekowi pan. Pan to Szrek, a ja daję. Panie, mogę coś... O, pokazuję. Co to kurwa jest? Bo właśnie mi źle w urzędzie wpisali. Ty no chyba ja jesteś głupi, Kołodzie. Kurde. No mówię panu Dawid Kołodzie, proszę mi wpisać. No. Weź kurde ten, nie to zmieni. Ale przecież... No przecież... Oliverowi Millerowi też kurde. Witam pana Stafa, witam. No, lecimy, chłopaki, chodźcie. Kurde, Staw. Staw, idę płakać. Idę płakać. Ty, co tam się dzieje? Dobra, tak się będą śmiać ze mnie. Pierdolę to. Ty widziałeś? Karetka bez GPS-a? Panie, proszę nie odkolowywać, proszę. A to nie był ten? A, przepraszam. Kurde. Ale jak to? Dawaj, dawaj, chodźcie. Chcesz pizzę? Chciałbym. Kurwa, kiedyś to było. Daję do bagażnika. Pozwól się. Mi się coś kojarzy z tym. A ja wsiadłem. Pan las do seta, seta! Lecimy. 2-0-1 powrót na radio. Jednostka David. Panowie, co tu się dzieje? Proszę? Co tu się dzieje? Szukamy tego, sprzedaży. Na mapce, sprzedaż z Rozumiem. To sprzedaż metali, panowie, sprzedaż metali w Los Diablos. Dziękujemy. Przestań. Jeszcze 30 miesięcy mam. Ty, co się dzieje na więzieniu? Faceta wsadzali 9 miesięcy na rozprawę się. Jak poznać
zaćmieniu coś zrobię, srebra pewnie. Ewan, jedź dla więźnia po jedzenie, bo płacą. Dominacja? Tak. Pytam ci, co chcieli właśnie jechać? Kurwa, nie mów, że to oni. Weź mu, daj taki większy zapas. Proszę robić większy zapas, bo tutaj na dłuższą chwilę będzie działał. Kurde, w Dimoda bym pograł, terrorystą, Cevenat, albo tego, tą gierkę, Tony. Ale proszę pana. Proszę pana. No, o co chodzi? Właśnie, ty, co się dzieje, że ta auta się znowu zaczynają tak fajczyć dziwnie? Jakieś lewe paliwo, chyba. Ale zobaczcie, ten ogień jest inny, nie? Chwileczkę. O. Styrta się jara. O, co się dzieje? Kolega mi w dupę wjechał. No ale, a no to trudno, no. Ale to co, jest analicjonarze? Bo to na centralizm no, nie ma. No, powiem panu, że nie ma. Co idiota, Boże. A dlaczego panu wjechał w dupę? Nie wiem właśnie, no, bo no to się przyjechał to nie i nie wiem o czym zrobił. Nie, jest inny, zauważyłem, że jest w ogóle inne płomienie są, zobacz. A kiedyś to na to nie wybuchało. Znaczy, powiem panu, że... wiesz co, ten ogień powoduje chyba wybuch. Decoit? No dobra. Ogarniemy, spoko. A ja mam prośbę. Dobra, no niestety, no... Panowie. Kto tam jest? Nie wolno się rzeczy niebezpieczne. Proszę się nie zbliżać. Już otworzyłem. Otwarte. To ile serc, ciaków, dobra. Ja ci nie mamy tego czatu, gdy zostanie. No nie, nie ma. Musi pan jechać sam. No dobrze, o Boże. A to odholuję auto chociaż, żeby nie stracił. Odholuję mu pojazd, żeby ten... Nie, jednak nie odholuję. O, na kierowcy jadę, sorry. O. Taki ja, taki ty. Kto nie kocha Boga, ten nie szkoda. Powtórz? Myślałem, że się rozbiliście, taki dym. Nie, nie. Doszło tutaj do kolizji. Przyjedźcie tutaj, odchulicie pojazd i zabezpieczcie to. Nie ma tego, więc... Nie ma medyku, więc... Gleba. Dobra. Pomocy. Czemu ty na długich jeździsz w światłach? Pomocy. I czemu tu dwójki są odpalone? Pomocy. Stór dziób. Oj chuj. Oj chuj. Halo. Ojej. Moje oczy. Czemu ty na długich jeździsz, Iwan? Ja szyby wyjebałem. Bo ja w sklepie jestem, a nie ma sklepu tak naprawdę. Co się stało? Pierdłeś. Zepsułem się, no. Co ty, Iwan, masz za problem? Ła, jestem w sklepie, a nie ma sklepu. Napierdolamy. Tak też. Nic nie mogę zrobić. Uczuję ci, Iwan. Głupoty. Ciężka choroba. Dobra, no nie wiem. Kurwa, no nie wierzę. Pomogłem ci, ile mogłem, Iwan. Cześć, no. Zawieź Andrzej ten. Gonią mnie pelikany, mnie gonią. Andrzejku, przyjedź po mnie. Przyjedź po Iwana, no. Jest prosto u drogiego, tylko rozbierz. Co? O, no nie. Gdzie się dzieje? Tam się chyba rozbierają, na razie idziemy zobaczyć? Kurwa, no ja coś tak, czy się pytasz? Jest, oczywiście. Odpaliłem trójki, kurde, jedziemy. Jak to fajnie wygląda, stary. Takie coś to mi się podoba! Kurwa! Ja pierdolę! Ford Mustang, Camo! Fuj! Ale broń tutaj... A ty też widzę taką broń z tyłu.
I chuj. Podjedziesz pod górkę. Idziemy na trójkę. Ale zapierdala fajnie. Tak, z tyłu też jest fajnie, dużo miejsca. 150 mil jedziemy. Zadbeczka. Fiu, zadbeczka. Targo. Kilotynka. Daję to zamknij. Nie trafiłem. Słuchaj, wchodzę. Ślepacz nie w domu. Pa, otwarte, otwarte. Nie, ja ty. No co ty robisz? Oj, stoj! Co robisz? Ty powalił ją. Przewrócił ją! Stąd! Nie. Porządku, dobrze, to może mnie halo? No to stajzuje, co się drzesz, kurde? Co ty się drzesz? Uspokój się, kobieto. Dobra, koniec. Koniec. Dzień dobrości dla zwierząt skończył się. Czemu otwierasz drzwi? Otworzyłeś drzwi. Były zamknięte, ja tu wchodziłam. We, bo jak ci high kicka na głowę sprzedam, to się zakryjesz. Dobra, ja go, bierzesz go? Czy ja go nie biorę? Nie masz podjazdu, to kobieto. Nie masz podjazdu. Ja go wezmę. We, nie masz podjazdu. No, kto się ze mną zajmuje? Z kim ja pracuję w tym świecie, no? Jak ci sprzedam high kicka na głowę, to nie dość, że nie masz podjazdu, to się jeszcze zakryjesz, czaisz? Cicho, cicho. Cicho. Co cicho? Ty zaraz ci sweter na głowę założę. Simon, weź tam kurde, co? Chcę być myty. Co tam? Weź tam kurde Chloe trochę ten. Chcę być myty. Szeptaj. Chcę być myty. Chcę być myty. Spokój się. Obiecali mi, chcę być myty. Umyte. Halo? Bez kitu, chcę być myty, da. Czarnoskóry więźnie chciałby tutaj umyć panu plecki? Nie ma chęty. Ja ten co, Gonzalezo? Pizdelco? Gdzie on jest? Ale tam była moja cela, to nie jest. Gonzalezo! Tam jest moja cela. Wyziłaś. A to nie. Wyłaś, kurwa, nie marudź. Do mycia już. Ktoś jeszcze tu jest? Do mycia idziesz. Zobacz, jak ty wyglądasz. Ile miesięcy tu masz siedzieć? Ile? Jeszcze 15? 11. No i dobrze. Dawaj, umujemy go. Kotu. Ja mam nowe te szampony. Andrzej. Chcesz mu pomóc? Tak. Bez podjazdu. Zas. Lecimy dalej. Cyk. Za nie mówię. Jak tam się bawisz? Lewa komora? Ile? Więcej gazu! Cyk! Dobra, wyłaź. Cyk, lecimy dalej. Drugiego teraz podpuszczę. Bez kitu. Dawaj, do celi. I lecimy jeszcze raz. Cyk. Spróbować powalić albo wyciągnij broń i schowaj. Tylko wziąć na eskortę. Bez podjazdu. O dobra? Nie. Stój. Dobra, właź do dwójki, przyjacielu brudny. Ale tam jest moja cela. A ty idź też do jedynki, najbliżej będzie. Dobra, to idę. Stój! No nie mogę biegać, no! Dobra. What is this? What the fuck is this? Moje. No initiation, what the fuck? Bez podjazdu jesteś, kobieto. Prądem go, wracasz mu, wracasz! Weź się go do izolatki. Daj go kurwa, po jaja. Do izolatki go dajcie. Ła.
A czemu do celi? Miałem być myty. Dupa? Dupa nie myta. Kurwa, weź mnie z tego śmierdziela. Cyk. Co? Kurwa. Bierzecie go do myjki? Cyk, ta, idę do myjki. Ta, my go możemy wykąpać. Dobra. Dawać, bierzemy go. Masz z buta. Dobra, nie, do izolatki go bierzemy, bo on widzę, że dawaj go do izolatki, weź Andrzej. Nie chcę się używać z tym gościem. Co? Chodź pajacu. Bierz go siłą i dawaj. Kopać i sprzedam zaraz. Ta, salta nie pierdolę. Ta, pa, robię salto. Chcesz na chuju. Jedziesz? Zrobić fan na kiju. Przyszedł na pachołek. Co tam robiłeś? Nie, bo zaraz po czarnego jedzie nas zmienimy. Komisariat jedzie do nas. Bolcuje. Co miałam robić? Nie wiem. Jedziesz? Będziesz kurwa jeździł na czarnej kredzie zaraz. Ta bez kitu, żeby czarny tobie zaraz nie pomógł. Ale zaraz sobie po... Jak wdychasz konwalię. Zakryć się nogami. We, bo jak ci sprzedam kopa. Ta, stój sobie. Gościu, to. Nogami się zakryjesz. Ty, on już, jeszcze jak nie wleciał ten, to już skaszał, widziałeś? Jeszcze się nie uruchomił, już pajacował. Wszyscy zbyt. Mógłby w serialu grać. Kakaowcem przywitał. Chyba na to. Patrz jaki ładny kolorowy ten gazik. Na biało niebieskie. Pioniło gwiazdo. Nienormalni jesteście. To niebieskie jest jak... Ktoś jeszcze do mycia? O, dzień dobry. Co pan robi? Daję. Hm? A co pan daje? Ty uderzasz jakiś gościu w kratę. Widełko daję. Ty, bo zaraz do izolatki pójdziesz. To nie jest ten, co układem jeździł? No to ten. Jakieś dwa auta przed więzieniem. Jeżeli ci kopa nie sprzedał tam. Czarny Suburban i biały Mercedes. Czarny jedziemy. Suburban to my. Ty, ale ten gościu odkłada to niesamowite. I babcia gleba. No kto klucz, kto mi, dobra, kto mi klucz wziął? W Mercedesie. Kto mi klucz wziął z Mustanga? 10 tysięcy minut, to... Kto mi klucz wziął z Mustanga? Ty, to nie ty? Ja na pewno nie. No. Gdzie jest ta dwójka? No, kurwa, dobra. Klojewka na więzienie, już. A my idziemy na przód zaraz. Na więzienie liczę do 120 sekund i macie być obie. Jak nie, wpierdalam wam nagany i degradację otrzymujecie w trybie natychmiastowym. O, krótko, bo krótko. Ja też nie mam. Jak za Zbigniewa. Za 10 tysięcy minut to może te. Cichutko tam. Co się dzieje? Klucz mi wyjęły z Forda. Karę odsieć. O! 10 tysięcy miesięcy? Odsiedź karę, spokojnie, cichutko. Dobra, odsiedzę. No. Dzięki za to. Jeszcze... O... Jebnęła ci właśnie Suburbana. Komisarzowi przerysowały tył. Ktoś tu chyba będzie 3 miesiące kawę robił. Mogę... Moja wina też, bo zaparkowałem. Bez kitu. Przeparkuję. Runkowska są jeszcze odpalone, bo... No co jest? O co chodzi? Baczność. Która klucz wzięła? Która klucz wzięła? Pytam się, kurwa, która klucz wyjęła z Forda! Co to jest? Co to, kurwa, jest? A jakbyśmy wezwanie mieli? Bo medyków by robili, czy byłby bank? Co wy kurwa robicie? Co? Co wy kurwa robicie? Halo, pomocy. Wyjebać was? Która klucz wzięła?
Pytam się! Która klucz wzięła z Mustanga? Obie polecicie za to samo, jak mi nie powiecie, która wzięła klucz. Ale ja nie mam nic przy sobie. Która klucz wzięła? Tak, będziecie stały we dwie? Coś zrobicie w tej kwestii? Która wyjęła klucz z Mustanga? Czy wy, kurwa, macie brudne uszy? Kto ma pierdolony klucz do mojego auta? Kto ma klucz do Forda? Ej, głodny jestem. Jak to jest tego? Co robicie? Któryś z was wyciągnął? No nie, mogę sprawdzić zaraz. Sprawdzić, czy macie klucz do kierowcy. Już. No ja patrzyłem przed chwilą. Go. Żaden. Ja nie mam, nie. A sleci. Klucz. Chloe, kto ma klucz? Albo jedzenie przywieźliśmy. Kto ma klucz? Wiem, panie szeryfie. Nie wiesz? Zamknij to. Sprawdzimy zaraz. O, i podejdź do Mustanga. Kończyłem. Zamknij go. A nie mam klucza. Masz? Tak, bliżej drzwi. Pewka, podejdź do Mustanga. Nie mam. Odejdź, Chloe. Odejdź. Oj. Dobra. Obie dostajecie w dniu dzisiejszym degradację w takim razie. Pytam się, kto ma klucz. Ostatni raz. Ostatni raz pytam się, kto ma klucz do Mustanga. Słuchajcie mnie, kurwa, to jest teren zamknięty! My tu byliśmy w czterech jako jednostka specjalna, rozumiecie to czy nie? Nikogo innego tu nie było! Nikt inny tu nie wszedł, nikt tu nie przeskoczył, nikt nie wyszedł z tego pierdolonego więzienia. Która z was wyciągnęła klucz? W co wy pogrywacie? Co wy myślicie, że to są żarty jakieś? Że może jeszcze wam dam plusa za to, że mi klucz wyciągacie? Która... kurwa ma pierdolony klucz do Mustanga! Pytam się! Klucz do mojego Mustanga! Gdzie jest klucz? Nie mam duplikatów. Obciążę dodatkowo kosztami za dorobienie klucza. Kto ma klucz? Kto ma klucz?
Chloe, nagranie z kamery chcę. O, wyłączyłam, gdy dawałam dowody sędziemu na komendzie. To kto ma klucz? Nie wiem. Ewka, kto ma klucz? No nie wiem. Kto ma klucz? Kto ma klucz? Nie mam pojęcia, wsiadłyśmy do swojego auta. Nie, nie wsiadłyście. Zanim wyjechałyście stąd, to potrwało to bardzo, bardzo dużo czasu. Bo byłyśmy... Nagranie macie? Z panem Joką. Macie nagranie? Nie. To oboje dostajecie w niniejszym nagane ode mnie. Ale nie mamy tych kluczy. Gdzie jest klucz do tego Forda? Zostawiłem specjalnie klucz. Komisarz przyjechał w późniejszym czasie. Nikogo innego nie było prócz waszej dwójki. Bardzo szybko się śmiałyście tam na radiu. Kto ma klucz? Klucz kto ma? Do Forda! A tam jest więzienie. Dobra, mam was przeszukać? Nikt się nie przyznaje? Bo i tak was przeszukam. Nikt się nie przyznaje? FK! Tak? Chloe ma deputy rangę. Zdajesz sobie sprawę z tego, że jak ją zdegraduję, to ją wypierdolę z policji. Wyjebie ją. Zbyszek by odjebał. Bo ma rangę taką, jaką posiada w tym momencie. Ja tutaj jedzenie chcę. Z lotce jestem. Mam 10 tysięcy. Nigdy w miesiącu. Klucz! Kto ma klucz? No kto ma klucz? Nie wiem, szeryfie, już odpowiedziałam na to. No jak kurwa nie wiesz? Byliśmy do auta. Tak? A. Czy ktoś tu zamawiał pizzę na podwójnym czyście? O, wizorację. Wyjebie cię, czaisz to? Wyjebie cię mimo tego, że miałeś dostać awans na zebraniu. Rozumiesz to, czy nie? Gdzie jest ten klucz? Kurwa, jakby to był jakiś malutki żart. Gdzie jest klucz do jebanego Mustanga? Jesteśmy w jednostce specjalnej, a wy mi, kurwa, klucz z auta zapierdalacie? Bo wam ręce upierdolę, złodziejaszki! Co to jest? Co to jest, żeby we własnym departamencie ktoś mi klucz wyciągał? I sobie jechał w pizdę. Gdzie jest klucz? Klucz mi podaj. Czas się kończy. Dzisiaj seksów nie będzie, zapomnij. Czas się kończy. Pardon.
No ja nie mam siły, no. Stoją jak pień, to kurwa. Nie ma co się denerwować. Ryba się ucieszy na pewno. No przecież ją wyjebie, no. Ta dostanie degrada, a ta ją wyjebie. Macie czas, panie, do 24, żeby ten... Pierdolnij shift G, a nie Z, będziesz pierdolił. No macie 10 minut. Po to będą wyciągnięte konsekwencje. WYPERDALAMCIS. No idź. Może jej przemów. Brałyście czy nie? A dlaczego w ogóle nic nie odpowiedział? Nie brałyście, czy nie brałyście, tylko gdzie jest klucz? No bo oskarżenia są na nas, a... Ale w ogóle dlaczego nic nie negujecie, że nie zabraliście, tylko... Jakby to było centrum miasta, ale to jest zamknięty teren, cały zamknięty teren, nikt nie wejdzie tu, nawet jeśli ma klucze do komendy, nikt tu nie wejdzie na to. Dobra, przyznam, Zi, tu cię mam, Zbyszek kluczyk ma. Po prostu powiedzcie, że już trzeba było zrobić na samym początku, że żarcik zrobić, to może jeszcze Sher by się tak nie zdenerwował, no ale po co teraz przyciągać to? Nie rozumiem waszego milczenia tutaj, bo ani nie próbujecie się bronić, ani nic, tylko dajecie nam powody, że wy to zrobiliście. Nie zrobiliśmy tego. Ale ile razy mamy to powtarzać? No, milczenie też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Któraś z was na pewno musi mieć, no. Któraś z was ma klucz? Nie chcę się kłócić ze starszą rangą. Któraś z was ma klucz? No to nie chodzi o kłócenie, tylko po co taką szopkę urządzać? Wszystkich? Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! Gleba, wszyscy, gleba, kurwa! 3 sekundy na gleba. Która ma klucz? No kurwa, mać, no. Która ma klucz? Klucz. Klucz, która ma. To na pewno ona. Sprawdzę. Klucz. No ja nie mam. Bądź na dnie mocno. Weź sprawdź. Czas się kończy, klucz. Jak Pascalo może no mówię, no ale jak sprawdzę. Jak przejechaliśmy, jak one wyjeżdżały. Dopiero teraz pierwszy raz wchodzę Pascalo też pierwszy raz. To jestem dzisiaj w ogóle pierwszy raz. No. Wcześniej mi przez większość czasu katastrofy ogarniałem coś. No. Ja mi to zobaczyć, wiesz, może jakiś śmieszek jest. Ja to mi jeszcze Ewana wziął tutaj i Andrzejka. Nie było ich tu. Było ich? Nie było ich tu. Bo tam jakiś pan w Ferrari czeka. W Porsche mówią, że do jakichś odwiedzin. Porsche? Tam stoi za tym, tam za tym budynkiem, mam go zawołać? Tego domu nikomu po prostu nie masz otwierać, nie? Ewa, tam. DGR AD bez inicjacji. Chodźcie ty, Andrzej, Ewa, jak coś.
coś do żarcia jeszcze? To jedźcie do centrum, no czekaj. Ja mam kasę. Masz kasę, ile ty chcesz? No, nie wiem, tak żebym się najadł coś. Masz. O, no. Teraz to się daje na pewno. Teraz to do maka. Teraz to kurwa, dole sobie. Czas leci, 5 minut zostało, panie, a potem to już nie będzie, przepraszam, żarcik, prank czy coś. Zastanówcie. Jasne. Zobacz moją wieżyczkę, pójdę na zieloną. Ty pie, gdzie jesteś? Gościu. Dobra, ręce za głowę. Kurwa, co ty masz przy sobie? Mama. Co? Walizkę 100 tysięcy. No tak, bo konfiskowałam to. No to jeszcze tego nie zdałaś. No, nie miałam kiedy. Na wszelki wezmę. Proszę bardzo. Hudson, ktoś oprócz tego jednego typa w goglach tutaj był na tym więzieniu, czy nie? 10-3. Który? Nie wiem, jak to zrobić. Któraś ma klucz i chuj. Thank you.
ten gościu raczej tego nie ma na więzieniu, nie? Nie ma możliwości, żeby go zabrać. Bo... No, raczej nie. Mam, kosa ci się zepsuła. Dobra, żadna się nie przyznaje? Kosa ci się zepsuła chyba. Za rękę przeciw. Żadna się nie przyznaje? No to chuj. Jesteście na razie zawieszone do dłonia. I jutro będziecie wiedzieć, jaka was kara spotka. Możemy się podbierać? Możecie. Chyba ci wziąłem coś za dużo. Ciebie. Nie mam dostępu, żeby zobaczyć. Możemy jechać? Nie wiem, nie ogarniam tego. Chciałam odebrać wypłatę. Przez coś mnie. Coś się was później. Troszkę. Jedźcie, pizdu. Powiedziałem, jesteście zawieszone i dzisiaj będzie podjęta decyzja za parę godzin. Wydupiać. Klucz mi kurwa. Zajebały z Mustanga. No w bagażniku nikogo nie trzymali, więc chyba że się jakoś ewakuowało. Nikogo wcześniej nie było. Nikogo wcześniej nie było. Wpisać Mustanga do naprawy. Dopóki klucza nie wyślą nowego. Nie powinno być zaćmienia? Powinno być. Go na odstawionego na razie? Na awarię.